Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z kampanii klanami Enedbate. No teraz tutaj jestem, tu poruszam się moim tym drogim dyplomatą i widzę, że wyjść nam jakieś bandyci tutaj. Nie wiem, co oni tutaj robią, ale no stają na drodze, więc tak, tu mamy Flond, Angren się wbudowało. Nie masz tu dużo kasy, nie, to jest jedyny problem. Ale myślę, że tutaj wbijemy Leder Tanera, w Baradwin zbrojownie postajemy i co Durin na razie nic nie robimy. Mamy, mówię, Londer, co jest bardzo dobrą informacją dla nas. I tak. Ty z nami bijesz. Jak zrobię to na automacie, zobaczymy, jakie poniesiemy straty, bo jestem ciekawy. Tu 20 może być. I oblegamy od razu tą osadę. Więc tak, co mamy do prowiaterów, tak w jednym mocnym oddziale. Inni są słabiutcy. Okej. Okay. I teraz dalej posłał mojego szpiega. Już jest Dunland. Okej. Okay. Czyli tutaj, jak to będzie, będzie to nasze. Port końca tury. Trzeba będzie zbierać armię na Balorn. Myślę. Dobra. Dobra. Zakończymy turę. Bo chyba nic tutaj więcej nie zrobimy. Chyba, że mogę podnieść bez jakichś tych. Tak średnio. Mamy konnicę, jeszcze nie mamy konnic, niestety. Ridersi. Ale to są ci. Tutaj mamy horsemanów. Dobra. I scoutów. Więc ja to chcę zrobić. Bo chcę mieć konnicę, bo konnica naprawdę dużo daje. Już. Alfwood nam zarabia no 3000 na turę. Dobra. No idąc dalej. Kolejna tura. I tak. Jesteśmy, no mówię, plus mamy fajny. Zarabiamy dużo. I tak. Niech on szuka Gundabadu. Bo gdzieś już tutaj, o, już mamy. Już tutaj jest Gundabad. I raporty budowy w Londaer Meeting Hut nam się budował. To przeszkolimy od razu tych i bym wybudował na sam początek Karpeten z chata. Potem będziemy w drogi. Więc dobra. Mój szpieg niech szuka innych osad tutaj. Bo ja nie wiem, gdzie one są ułożone kompletnie, nie mam pojęcia. Ale tak, to mogę coś? Nie mogę. Szpieg jest dopiero tutaj, on jest w takim dopiętym miejscu troszeczkę. Jeszcze się buduje zbrojownia, bo ja chcę budować dalej. Dobra, to jeszcze 4 tury. Pozostałości Cardolanu. I no, będzie Argont nasz. To już będziemy całkiem poważną siłą, nie? Za niego jeszcze w ogóle się połączymy z tymi terenami. Już w ogóle będzie fajnie. Tam się połączymy. I w sumie, jakbym iść z kimś na wojnę, nie licząc Gondoru, bo pewnie nas ona czeka, to bym chciał ruszyć na Bree. Zdobyć Bree po prostu. Okej, Andros pod atakiem. A jeśli chodzi o to, to pewno chciałbym tutaj też pójść, bo tu jest fajna osada z kopalniami. Ale dobra, szukamy Gundabadu. Oni są całkiem bogaci. Może 800 dacie bez problemu za to. Dziękuję. No tak mi się nie chce czekać, więc poczekamy, aż oni się poruszą, ale tutaj ja chcę to budować od razu. Vlod, Angren. Drogie te drogi są. Będzie chicken farming tutaj. A w Heorocie wybudujemy, myślę, że zbrojownię właśnie tutaj postawimy. Tak, nasz szpieg. Niech szuka dalej. Tej osady. Gdzieś tu jest, nie? Bo tu jest Kaladir. Kaladir to jest to. Tu jest na pewno gdzieś osada i tu gdzieś będzie. Trzeba ją znaleźć, bo tu jest nasze. Czyli tutaj gdzieś jest ta osada, która nas interesuje. Dobra, dobra. Chodźmy turę.
nam spadły dochody, nagle widzę. Dosyć sporo, 100, tak? Ciekawe dlaczego. No dobra. Tysiąc natury gdzieś tak mamy i tak czy siak. No spadły nam dochody na, przez jedną turę. Dolvoron. Zbrojownia to niech będzie to. Farma kurczaków i Vlondaer. Drogi. Finalnie. Wojna. Gobliny z Anduiną. I Lorien nas nie lubi. Dobra. Ty idziesz dalej po prostu. Interesuje. Tu jeszcze dwie tury. I dobra, szpiegu. Gdzie te osady? Jest, Bregost. Dobra, jest nasz cel. Który, no zbierzemy coś po mnie stąd, bo stąd ruszymy tutaj. Jak się... W sumie mogę tutaj szpiega? Nie, tu nie mogę. Kurde. Idzie, nie mam szpiegów. A Sudur nic nie zbuduję, bo nie mam kasy. A już dam sobie za kolejkuję. Tak, mamy tą osadę odnalezioną. Fajnie. I pierścień się odnalazł tutaj, u krasnoludów. Jest Gundabad. No dobra. Idziemy tu. Raporty frakcyjne, raporty budowy. I nam się budowała zbrojownia. Niech będzie to. Trudno, zero, mamy kasy. Nam się to też tu buduje. Warto mógł nawet stąd coś potem posłać. Oddziały. Ale no, Argon powinno nam paść od razu. Więc tak, jak w sumie wiem, gdzie jest ta osada, to szukamy. I tu jest. Karas Nurnelet, który jest naszym następnym celem. W tej kampanii naszego przywódcy frakcji Mutlorda Tremaka. Gdy będzie Argon, no to ruszę na Karas. Od razu. Buta trzeba to ruszyć. I po prostu rozbijać prężnie. Jednak na razie, no, kampania jest spokojna. Jedna wielka bitwa o Londaer. Wygraliśmy bezproblemowo. To mi było chyba 1700, 3700, więc... Bardzo duża przewaga, ale tak właśnie wygląda gra klanami, że mamy i tak duże armie. Może nie są jakieś mega wytrzymałe, no jest takiego Gondoru, czy no nie licząc już w ogóle o Nedainach, czy Elfach, czy Krasnoludach, ale no. Mamy to. Mamy Argon za darmo. I weźmiemy też to. Rozgiliad pod atakiem. Więc dobra. Co to dostaliśmy? River Spearmanów odciął. Co, wyjdziecie tu za darmo, siedźcie. I dobra. Jak wygląda tu sytuacja? Meeting Hut. I zostawimy tutaj, myślę, dwa oddziały. Was i was. Stawiamy i wyjdziecie już tutaj. Od razu. Jest spokój w tej osadzie. Fajnie. Chodzi tutaj. Jakbym wyciągnął te dwa oddziały tu. Dobra, są za darmo. I troszeczkę więc uspokoimy dzięki temu budżet. Odrobinę, ale zawsze coś. Balorn jest nadal niczyje. Jest dobrze. I tak, teraz idziemy do Angmaru. Dzień dobry. Angmarze. Chce się prawa handlowe? Ledwo zaakceptowali. A sojusz? Też. Czy mapa za mapę? O, takie coś może. 900 mogę wam dać. Bo mi się to przyda, wiedza, więc dobra.
I shall continue tomorrow. Teraz wiemy, jak wygląda Angmar. Dzięki temu. A tu są już klany, nie? Danlan to jest, przepraszam. Więc trzeba dosyć prężnie tutaj się rozwijać. Tutaj coś też mamy, jakieś... Te, też jakieś wojska są. Tu i tu. No dobra. Kończymy turę. Chociaż może na przykład tak pójść na elfy. Czy osady ich. Bo nie wiem, gdzie ich Doomstack zrespi. Ten końcowy. Będzie przy Rivendell, czy będzie właśnie przy Miflondzie, czyli szalej przystani. Jeśli tam będzie, no to będzie słabo. No, zobaczymy. Powinniśmy też dostać generała za niedługo, tak uważam. O! Gdzie się pojawisz? Do Goblinów z Mori mamy, jeśli tu. My lord, without question, tomorrow's journey. No to pójdziemy. I ty siedzisz w Karas. Dobra. Jak będzie, niech on tu siedzi. Tu mam, nie mamy fortu żadnego, już niestety szkoda, że jedyny fort jest tu, on jest zajęty. Dobra. Mamy najemników w postaci bandytów. Mamy Bree i Shire. Mithraid jest oblężony przez Stanland. Proszę bardzo. Więc tutaj Shire też coś zaczął robić, Bree. Heorot ma to i mamy tutaj War Chantersów. Też fajny oddział, jeden z lepszych naszych. Już ich jest mało w oddziale, nie? Dobra. Ten tutaj wybudował. Też mamy tutaj Lond Angren. Ja wolę Lond Angren, tutaj to. Też mamy. Tutaj też mamy. To może to. I nie mamy kasy, nie? Nie mamy konnicę. Która jest tania, proszę bardzo. Weźmiemy tych Reaper Scoutsów. I tak. To powinniśmy zająć. Bezproblemowo. Potem, jak zrobimy jeszcze Bregos, tak ruszyć na Bree, może jednak wpierw. Też nie, jak zdobyć tą sadę w tych górach. Może mi się to bardziej przyda dochodowo posiadać. Dobra. Jesteśmy, no, 4000 na plus. Ramrof się rozszerza, no, jesteśmy, no. Dobra, raporty budowy, więc tak, wpierw te dwa oddziały bandytów, oni będą jako garnizon potem tutaj. Więc to już oblegamy. No i to jest słabiutki garnizon, nasz powinien skapitulować. Wojna. I dobra, ty idziesz już tu. Tu gubliny. Może spotkamy ich po drodze. Więc dobra, mamy budowy. Dol Voron nam się to wybudowało. No i tutaj nie ma zbyt wiele do budowania, nie? Już ten, zobaczymy coś, co może bardziej kasy nam by dało. Bym wziął wpierw, okej, okay, dobra, to bierzemy to. Londaer, samo w to. No i został jeszcze Argond. W Argondzie bym zbudował może, przeszkolił te oddziały. I to zbudujemy. Dobra. Zobaczymy, co tak powstrzymało ich. Danland. Tu jest dwóch generałów, okej. Okay. Ta ich milicja kupiecka, no i w oddziale konnicy. Więc no, średnie oddziały. Bree jest dla nas dobrym przeciwnikiem, bo nie ma aż takich dobrych wojsk. Nie wiem, jak to brzmi, ale no to prawda. Niestety.
Bree Dunland są na naszym poziomie jakościowym. I Anduina. Taką cztery frakcje, które są słabe, ale mają dużo jednostek. Więc no. Zawsze to coś. A klany są bardzo ciekawą frakcją. Nie? I taka niezbyt popularna, więc szczerze. Dobra. Portu. I tak, moja flota niech idzie tutaj. Porty budowy. Teraz możemy tu port budować. Tu się przeszkolili. Yes, my lord. Without question. Tu. To oblega, znowu oblegają. Okej, okay. My też tu oblegamy. Jeszcze trzy tury. Musimy to zdobyć, potem idziemy tutaj. Dobrego, myślę, od razu pójdziemy. Stąd. Londer nadal jest na minusie. Mi się nie podoba, bo nie powinno tak być tak długo minusowo. No ale dobra. Też ten Bregos tak troszeczkę odpuszczam. Ponieważ wiem, że jakby się okolę swoimi terenami, ten no, obszar rybański, tam raczej komputer nie pójdzie, nie? Bo nie będzie miał gdzie iść. Dlatego właśnie wpierw się skupiam na tych ich granicznych, by potem może ruszać na podbój tych terenów. No ale no. Jak tam będzie. No 3900 gdzieś tak zarabiamy. Z Gilead pod atakiem nic tam się nie wybudowało. Znowu odparli. Takie coś nie zdobywa mitrejtu. Ten oddział milicji. To jest to wystrzelania nawet. Oddział generalski. To jest słabe. Oni to zdobyć na spokojnie, ale jakoś dawno tego nie robi. To jest dziwne. Dobra, idziemy do Kamet Bryn. Trade rights. Są bankrutami, ale może mi dacie 500. Dziękuję. Idziemy do elfów. I dostaliśmy jeszcze oddział. Dzięki temu tutaj tych Riders. Dobra. Mamy tutaj trzy oddziały. Tu mamy dwa oddziały. Czyli mamy pięć. Mamy generała, który by ruszył. Jak już. Bo chcę na tę osadę tam na południu się przygotować. Tutaj herbalistę, bo chcę to zdobyć, nie? Jak mówiłem, Balorn. Zdobyć, a do tego troszeczkę potrzebujemy. W tym końcu się tu przyda, bo to jest dużo strzelców. Więc tak, może nawet generała by tu wziąć? Znaczy, tego lepszego? Nie, ten jest lepszy w zarządzaniu. Dobra, ty idź do Angren. Idź tutaj, kolego. Ty masz, no, licmenów. Też słaby oddział jak na generalski. Ale no. Mamy portu. Nie wybudowałem. Super. Ale tak, tu mamy te dwa oddziały. Idźcie tu. Wy nie możecie jeszcze iść, dobra. Czy tutaj możemy coś zrekrutować? Możemy tych słabych pikemenów, którzy są beznadziejni. Ale myślę, że zrekrutujemy może dwa oddziały tych. Dobra. Zakończymy turę. Już powoli wychodzimy z zarobkami. Na jakiś tam plus, bo i Alkfut wzrosło z powrotem do ponad 3000. Londaer już wyszło na plus, o dziwo. Więc no, jestem zadowolony.
Osgiliath utracone. Gobel Mirlond. No nie wierzę, tu mam płynąć. Popaliło was. Nie dopłynę w tym czasie. Coś temu ziomowi odwaliło. Więc tak, dobra. Idą w piłki. Ale dobra, ja chcę tutaj pójść. Szpieg odpuści. Dobra, relacje poprawione. Rekrutacja, droga zablokowana. Dobra, trade rightsy. Dobra, to nam da więcej kasy. I tak. Wy się tutaj zbierajcie. Całkiem przyzwoite. W sumie mamy mało strzelców, to jedyny problem. Ale. Wybijemy port. I tak, ty idziesz już tu. Okej. To powinno paść w następnej turze. Czy mam gdzieś szpiega? W werbunku. Tu mogę, w Suduri. Niech idzie już. Londa R. To jest troszkę kasy. Jest dobra. To budujemy. Jestem bardzo ciekawy, jak sobie radzi Isengard. Bo jeśli się okaże, że będzie to pierwsza gra, że Rohan będzie łowić Isengard, będę się śmiać i płakać przez jednocześnie. No ale dobra. Mamy to. Nie chcę gildii. Już spadły nam dochody troszeczkę. Szpieg. Ty do floty i idziesz tu. Armię. Idziemy się bić raczej z nimi na 100% tutaj. Ale tu jest no tylko 20 piechoty. Nie wiem, czy będzie ich zraszować w jedno miejsce, ściągnąć. Ale tak, jeśli chodzi tutaj. To i tak, zostawimy my się tutaj te dwa oddziały. Wpierw jest Longbottom. Dobra, no nie wiem gdzie to jest osada, no jest gdzieś tu myślę. Wiecie co, odkryjemy sobie mapę, bo tak będziemy kończyć odcinek. No, Kor Wilshire jest naszym celem, by było, potem będzie pewnie Bregost jeszcze. Ale Buzra jest moim takim głównym celem. Do zdobycia, potem tutaj pójść. Tu mamy rebeliantów krasnoludzkich, nie? Elfy robią gówno. Rohan zaczął robić sporo. Mi się nie podoba, niestety. Ci zdobyli Tarongost. Mam z niej wojnę? Nie. Ale to mi się nie podoba, że ci zaczęli tak się odbijać. Ten Rohan. Ja jeszcze widzę taki Rohan. Mocny. I że Angmar, który też nic nie robi, nie? A coś zaczyna jej robić. No kurde, co to jest za kampania? Kiedy ja idę raz w złą stronę, to komputer z tymi frakcjami gra do dupy. No dobra. No i że będziemy musieli potem pomóc ten głupi Rohan, przepraszam, Isengard. Jak widać, nawet Angmar nie umie nic zrobić. Kiedyś jak ja grałem, to w 34 turze Angmar już pchał czasami Dunedainów, a tutaj nie pcha, nic nie robi. Stoi w miejscu, zajął sobie te trzy osady i nic więcej się nie dzieje. Więc robią gobliny z Mori, autentycznie. Gobliny z Mori pozajmowały sporo. I Eret, i Krasnoludy z Eretluin idą w dobro, też niestety.
Dobra, idziemy tutaj w kierunku tych Dunedainów. Paradyn mamy port. Nic nie budujemy. Flondair. To. Nawet już. Sklep idzie. Gondor so-so. Dobra. Więc mnie odesłał może te dwa oddziały tu. Tak, jak się mnie zaatakują, to ja tego nie chcę. To się wydarzyło. Więc dobra. Wiele słodzi są dosyć drodzy, więc ich nie biorę. Dobra. Więc to oblegamy. Corvilshar. Wiecie co, ja pójdę na Bregnost jednak. Ja odpuszczę tą osadę. Bo tu już jest Gondor. Z mocną armią. Nie, może nie jest jakaś mega mocna, ale tu z sporą armią. To prawda. No dobrze, ja wam tu dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.